co powiesz? Cześć. No, co to jest? Jesteś wiesz, co to jest. Ale co to jest? O czym się rozmawiamy? Promyczek. Mały promyczek, tak? Twoja? Gazetka. I słuchajcie. Jak ona przychodzi do nas? To nie jest kolorowanka? Nie. Zadanie jest poszukaj różnicy. Palenka, tak? Palenka. A tutaj się trzeba doprowadzić mamy do dzieci. Czyli mamy różne zadania, takie łamigłówki różne dla dzieci, prawda? Tak. W wieku, a tutaj była 3-6 lat. Gra, tak. W każdym odcinku jest albo gra, albo są jakieś elementy do złożenia, do odegrania scenki religijnej albo związanej z porą roku. Była gra, w dwóch ostatnich odcinkach była gra, którą nazwali Oki Oki. To gra zręcznościowa na refleks, ale nie tylko na refleks, bo dzieci uczą się podstawowych. O, tutaj są nazwy tych przedmiotów, które trzeba zapamiętać. I trzeba ustalić. Trzeba jedno tu położyć i chwilą sobie tą samą, gdzie są takie same pary. No na przykład tutaj co jest takie samo? Jaki mamy wspólny element tego i tego? Różaniec. Różaniec jest tylko tu. A jak nie ma pary, to wtedy odłożyć pod. Odkładamy pod spód, ale nie, już zawsze jest para, wiesz? Zawsze jest para. Co tutaj jest te pary? Opatrz dobrze. Kielich z winą i kielich. Mhm, kielichy są, tak. Jest to gra, gdzie dziecko uczy się nazw liturgicznych. I jest ona podobna trochę do gry do cebo. Taki dla starszych dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych. Jest taka znana gra liturgiczna właśnie do cebo. Znacznie trudniejsza. No to jest taka prosta forma. Więc no, bardzo ciekawe. Mieliśmy też grę rok temu na Niedzielę Dobrego Pasterza. Była gra Dobry Pasterz, trochę Aurelko. Co tutaj trzeba robić w tej grze? Ona się bardzo spodobała. Dwa wilka, to wtedy... No, każdy ma stado owieczek, tak? Tak. Cztery osoby, są cztery różne stada, różne kolory. To wilki. O. I wtedy musisz takie przysad. Tak, są albo zadania, żeby uratować owieczkę, bo są wilki i wilk może porwać owieczkę, więc trzeba ją uwolnić jakimś tam zadaniem, które się wylosuje. Albo może owieczka wpaść do dziury, albo może do rzeki, tak, gdzieś w krzaki, trzeba ratować te owieczki. I wygrywa ten pasterz, który przyniesie jak najwięcej owieczek do zagrody i uratuje od wilka. Tak. Tak? I jeszcze wyskoczyło mojego próbeczka. Jeszcze wyskoczyła z tego próbeczka. Co tam jeszcze jest ciekawego w swoim próbeczku? Słuchajcie, tu są takie fajne... Te jajetka i trzeba tutaj zielony, żółty i różowy. Mhm, a tutaj trzeba narysować kolorytki na tej klapie. Co dalej? No,
na następnej stronie. Tu jest nasza ulubiona czytanka, poetarka. O, na czym to polega? To robimy w każdej... To jest historyka, co ma opowiadać, kim Jezus spotkał. Kogo spotkał? Nie, trzeba wstawić, Aurelko, zamiast obrazków w tekście, trzeba wstawić słowa, które są opisane tu w legendzie, nie? I tak, w każdej gazetce jest jedna taka historyjka z Ewangelii, gdzie dziecko musi wstawić słowa zamiast obrazków. I my bardzo to lubimy. Jeszcze słuchajcie, dzieci, bo tutaj są takie, to Jerozolimy, Baranek i Jezus. A figurki, Jerozolima, które się wycina. No, żeby zagrać scenkę. Mhm, okej. Okay. Wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, tak? Tak. A tutaj są kółka, a tutaj gdzie pasuje dzieci. Jest nauka pisania, zawsze jest jakieś słowo, które można po śladach poprawić. Mhm. A tutaj trzeba doprowadzić... Polinię. Po linii znaleźć, tak? Ale czy można to zamówić? Wstecz? Tu. My w zeszłym roku zaprenumerowaliśmy właśnie w ramach Wielkiego Postu. Mieliśmy też postanowienie, żeby dzieciom zaprenumerować gazetkę. Tu. I prenumerata na rok to jest koszt około 55 zł. Ale myślisz, że doszną wstecz numery? To jest to, tak, co już można, mamy? Można domówić, od jakiego numeru się chce. Aha. Można też wcześniejszy zamówić. Można też zaprenumerować za granicą, bo widzimy, że wiele osób ogląda nas z zagranicy, więc jest też możliwość za granicę. Natomiast jest to koszt o wiele wyższy niestety, bo tam półroczna prenumerata za granicę to jest 100 zł. A roczna 180 zł, to już jest przesyłka. I słuchajcie, dzieci, to trzeba po tych linach maleńkich, tutaj, chyba oczka, trzeba narysować, albo tak, trzeba narysować kołyskę. Teraz, Aurelko, to co mama trzyma, powiedz, co tam mama trzyma? Co trzymam tutaj, co mieliśmy jeszcze, w ciągu tego roku nazbieraliśmy, co nam się bardzo podobało, co to jest? Drzewko genealogiczne, tak? Gdzie wklejaliśmy babcię, dziadka, tatusia, mamusię, rodzeństwo. Kogo ja tu rozpoznaję? Także jest dużo takich ciekawych zabaw aktywujących dla dzieci i dużo treści religijnych. I tak naprawdę, nie wiem, no może znacie, to napiszcie jakieś inne gazetki katolickie dla maluszków w wieku 3-6. Bo no jak dla mnie na rynku to jest jedyna gazetka dostosowana do dzieci w tym wieku. No a przewodnik katolicki? Przewodnik katolicki też lubimy, babcia nam przynosi czasem. Przewodnik katolicki dla dzieci, ale to jest dla dzieci szkolnych. My tutaj dla starszych. Dla starszych dzieci. Są zdecydowanie dłuższe historie, teksty, to już trudniej się skupić. Zadania są dużo trudniejsze, krzyżówki jakieś, to nie jest na poziomie dziecka 3-6, w wieku. Powiedzmy. Tak. To już są zadania dla szkolnych dzieci. Okay. Czasami korzystamy, czasami też Aurelka lubi słuchać Anioła Stróża, płyty. Ale treści są naprawdę, przekaz jest dla dzieci w starszym wieku. No to nie jest dla maluszków. Niewiele z tego chyba rozumie, tak mi się wydaje. Okay. Coś jeszcze? Coś jeszcze? Może Orka chciałaby coś tam zaproponować? Zachęcamy. Czasem też się lubiła historyjka. Była cała historia, jak powstało państwo polskie. Gdzieś to skupiliśmy. Natomiast tutaj mamy o czwartym mędrcu. Też ciekawa historia. Można wyjmować sobie, dziurkować i łączyć te historyjki z promyczka. Pamiętam, że było też o drzewie, z którego został wykonany krzyż Pana Jezusa. Też ciekawa historyjka dla dzieci, żeby dać do zrozumienia, co jest wartościowe w życiu. Słuchajcie, dzieci, to drugi promyczek. Co jest? Drugi promyczek. Dla starszych dzieci jest też promyczek dobra. Też mają gazetkę i w ogóle zachęcamy do strony promyczka, szczególnie wielodzietne rodziny, bo tam na produkty promyczka jest z kartą dużej rodziny 20% zniżki. Nie na gazetkę niestety, ale na inne rzeczy wydawnictwa promyczek jest 20% zniżki. Super. Także zachęcamy, że nie wszyscy promują wielodzietne rodziny. No to pożegnajmy się, Aruś, na koniec. Bye.
pa. Plóweczka. Dzięki. A tak w ogóle to chcieliśmy podziękować Idzie, która wiem, że na pewno nas ogląda, bo to ona nam podesłała rok temu promyczka i tak się wciągnęliśmy. Pozdrawiamy się, Iguś, pa. Pa. No to